Ponad 100 niewybuchów, granatów moździerzowych i pocisków artyleryjskich znaleziono w czasie prac na boisku przy szkole podstawowej nr 6 w Jarosławiu. W szkole odwołano lekcje, ewakuowano też mieszkańców trzech okolicznych kamienic, w sumie około 200 osób. Na miejscu pracowali saperzy, którzy zabezpieczyli niewybuchy. Zostaną one zneutralizowane na poligonie. Po kilkugodzinnej akcji po południu mieszkańcy wrócili do domów. Arsenał odkryto przypadkiem podczas prac ziemnych prowadzonych na szkolnym boisku. Wczoraj wieczorem pracownicy wykopali kilka sztuk granatów moździerzowych. Po tym, jak dziś na miejsce przyjechali saperzy, okazało się, że niewybuchów jest znacznie więcej. Dziś od rana wojskowi saperzy sprawdzali ten teren. Do południa wydobyto ponad 100 niewybuchów, pozostałości z czasów II wojny światowej. To przede wszystkim granaty moździerzowe i pociski artyleryjskie, ale też kilkadziesiąt łusek. W szkole odwołano zajęcia. Ewakuowano też mieszkańców trzech pobliskich kamienic. W sumie około 200 osób. Do godziny 15 ma pani czas, żeby się ewakuować, bo jest niewybuch. I proszę, co drogocenne, proszę, żeby jak najszybciej opuścić mieszkanie do godziny 15. Powiedzieli, żeby opuścić mieszkanie. Pytali się, ile osób mieszka. Niewybuchy, pozostałości z czasów II wojny światowej zostały zabezpieczone przez saperów z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Zostaną zneutralizowane na poligonie. Po kilkugodzinnej akcji policji i wojska, dziś po południu ewakuowani mieszkańcy wrócili do domów.